Hej, witamy w nowym filmie. Pierwsza w historii Księga Rekordów Guinnessa została opublikowana 27 sierpnia 1955 roku, a od tego czasu zweryfikowano ponad 40 tysięcy rekordów świata. Są w niej tysiące ludzi próbujących ustanowić i pobić nowe rekordy, co jest całkiem imponujące. Ale jak można się domyślić, zdarzają się wypadki. Dziś zebraliśmy listę 10 rekordów świata, które się nie udały. Jesteście nowi na tym kanale? Upewnijcie się, że zasubskrybowaliście, kliknęliście w dzwoneczek i zanim zaczniemy, zostawcie łapkę w górę. Numer 10. Każdy od czasu do czasu lubi dobre lody. W letni, czerwcowy dzień 2005 roku amerykańska firma Snapple postanowiła pobić rekord największego zrobionego loda. Żeby zdobyć ten rekord, musieli wyciągnąć loda z ciężarówki i musiał stać w pozycji pionowej, żeby go zmierzyć. Snapple specjalizuje się w herbacie i napojach bezalkoholowych, ale zdecydowali się w ramach akcji promocyjnej promować w ten sposób swoje nowe lody. Lód był długi na ponad 10 metrów i z łatwością przewyższyłby obecny rekord. Smakiem loda było kiwi zmieszane z truskawką, a kiedy został usunięty z zamrażarki, natychmiast zaczął się topić. Zanim się zorientowali, ulice Manhattanu w Nowym Jorku zostały całe zalane lodem i wodą. Z tego powodu nie mogli zmierzyć wielkiego loda i tym samym nie zdobyli nowego rekordu. Numer 9. W październiku 2008 roku organizatorzy i zespół ponad 1000 szefów kuchni z Iranu próbowali pobić rekord świata dla najdłuższego rzędu kanapek. Obecny rekord był trzymany przez grupę Włochów i miał niesamowitą długość 1378 metrów. Szefowie kuchni starali się, żeby jak najszybciej zrobić kanapki z mięsem strusia i kurczaka. Stopniowo pojawiała się też publiczność, która bacznie obserwowała wszystko, bo ten proces trwał godzinami. A niektórzy ludzie na widowni zgłodnieli i postanowili jeść kanapki stopniowo, zanim będzie można oficjalnie zmierzyć ich długość przez Guinnessa. W rezultacie skończyły im się kanapki i nie pobili rekordu. Jedynym pocieszeniem było to, że przynajmniej czuli się dobrze, dając wielu ludziom darmowy lunch. Niestety, cała ta ciężka praca, czas i pieniądze, które zostały włożone w bicie rekordu, poszły na marne. Numer 8. Domino Day był programem telewizyjnym z Holandii, który kiedyś był bardzo popularny. Grupa ludzi umieściła domino i pchając pierwszy klocek stworzyli reakcję łańcuchową, która jest bardzo fajna do oglądania. W 2005 roku Holandia próbowała pobić obecny rekord i nie poszło to całkowicie zgodnie z planem. Wróbel wleciał jakoś do budynku i przewrócił ponad 23 tysiące domina. By zapobiec jeszcze większym szkodom, wróbel, który jest również gatunkiem zagrożonym, został usunięty przez pracownika. Wywołało to wiele wrzawy od wściekłych ludzi, którzy próbowali zbojkotować całe wydarzenie. Historia ta została również przejęta na całym świecie przez zagraniczne wiadomości, ale w końcu program ukazał się. Rekord ponad 4 milionów domino został pobity, ale zwycięzcy mieli mieszane uczucia do organizatorów i zaangażowanych w to osób. Numer 7. Wiele osób nie może się najeść kokosów, jednakże rozłupanie go jest trudniejsze niż ci się wydaje, ale jest na to kilka sposobów, by to zrobić. Thomas Alexander jest człowiekiem, który obudził się pewnego dnia i zdecydował, że chce pobić rekord świata z lat 90. rozłupywania kokosów gołymi rękoma. Trenował bardzo ciężko każdego dnia i w końcu powiedział swoim przyjaciołom i rodzinie, że był gotowy i że pobije rekord na żywo w telewizji. Mężczyzna miał nawet na sobie strój karate z czarnym pasem, więc wyglądało to bardzo obiecująco. Nie poszło to jednak zgodnie z planem, bo po 9 uderzeniach miał dość i nie udało mu się otworzyć żadnego kokosa. Wygląda na to, że także posiniaczył sobie rękę na końcu filmu. Rozumiem, że rozłupywanie kokosów gołymi rękami może być bardzo trudne, ale fakt, że udało mu się otworzyć 0 kokosów, jest całkiem nieźle zawstydzające. Zwłaszcza, że było to w telewizji na żywo. Numer 6. Smurfy zostały wymyślone przez Belga o nazwisku Pierre Califort i stały się niezwykle popularne w latach 80. dzięki kreskówkom i serialom o takiej samej nazwie. W 2008 roku grupa 400 Chorwatów próbowała pobić rekord największej ilości smurfów w jednym miejscu. Przeczytali w internecie, że obecny rekord wynosi 290, więc poprosili rekordy Guinnessa, aby zweryfikować nowy rekord. W
Wydarzenie było dobrze zorganizowane, ale nie zrobili wystarczająco dużo badań, ponieważ rekord nie wynosił 290, ale 450 osób, więc brakowało im trochę smerfów. Podobna sytuacja miała miejsce w 2017 roku, kiedy 14 tysięcy ludzi ubranych w pirackie stroje zostało wysłanych do angielskiego miasta Penzance. Mieli nadzieję pobić obecny rekord 14 231 osób, ale zabrakło im tylko trzech. Ta próba bicia rekordu razem z kosztami zapewnienia ochrony wyniosła ponad 60 tysięcy euro, więc można powiedzieć, że to była poważna porażka. Numer 5. 63-letni Dave Evans Weymouth miasta w Anglii pracował nad największą układanką z puzli, jaką kiedykolwiek stworzono z okazji diamentowej rocznicy panowania królowej Elżbiety. W dodatku próbował też ustanowić rekord świata. Zajęło mu to 35 dni, aby skompletować 40 tysięcy sztuk, które były cięte ręcznie. Cała układanka miała 33 obrazy i była wystawiona na pokaz na osiedlu Sandring w Norfolk. Wydawało się to wielkim sukcesem, ale kiedy powiesił puzzle na ramię, to się stało. Spójrzcie. Jak widzisz, ekipa informacyjna przyszła sfilmować wydarzenie, a puzzle powoli spadały w dół. Numer 6. Balloon Fest to wydarzenie z 1986 roku, które miało miejsce w Cleveland, Ohio w Stanach. Chcieli ustanowić rekord świata dla największej liczby balonów wypuszczonych w powietrze naraz. United Way, organizacja non-profit, która za tym stała, uważała, że to dobry pomysł wypuszczenia ponad 1,5 miliona balonów w ramach akcji reklamowej. Wolontariusze próbowali zebrać pieniądze i wszystkie balony zostały napompowane i trzymane w siatce, aż w końcu wypuszczone w powietrze. Jednak sprawy nie potoczyły się zgodnie z oczekiwaniami, ponieważ balony, które zostały wypuszczone, dryfowały po mieście, a zła pogoda sprawiła, że wszystkie balony wylądowały na ulicach, a także na dużym jeziorze zwanym Lake Erie. Spowodowało to wiele problemów dla ruchu drogowego i na pobliskim lotnisku i w rezultacie organizatorzy i miasto otrzymali wiele pozwów sądowych, które kosztowały miliony dolarów. Wydarzenie zwane Balloon Festem udało się osiągnąć rekord świata, ale to wydarzenie nie było sukcesem. Numer 3. W 2011 roku 150 osób próbowało pobić rekord świata na Centrum Nauki Discovery w Santa Ana w Kalifornii. Pomysł był taki, żeby zrobić największą bańkę w historii, zrobioną z mydła i wody. Fan Yang, naukowiec, który za tym stoi, zdołał zebrać 150 osób razem, by pobić rekord świata. Jeden z obecnych tam reporterów zadał mu kilka pytań. Gigantyczna bańka mydlana jest podobno w 30% zrobiona z tajnych składników, w dodatku do zwykłego mydła i wody. Od dzieciństwa mężczyzna był entuzjastycznie nastawiony do baniek i pracował nad tym przez kilka lat. Kiedy Fan Yang poprosił reportera, aby się odsunął, bo zaczynają, reporter przypadkowo wchodzi w bańkę, pękając ją w ten sposób. To był żenujący moment, ale na szczęście byli w stanie spróbować ponownie dzień później i ostatecznie pobili rekord świata. Numer 2. Amy Hughes jest brytyjską biegaczką maratonu, która w 2017 roku postanowiła pobić rekord świata na największą ilość mil na bieżni. Kobieta z Wielkiej Brytanii przeszła niesamowity dystans 838 km w ciągu 7 dni w Trafford Center, głównym centrum handlowym w Anglii. Była dopingowana każdego dnia przez setki kupujących, a kiedy w końcu ukończyła, dostała złą wiadomość. Guinness postanowił odrzucić jej rekord, ponieważ przyjaciel Amy był tym, który obsługiwał licznik kilometrów. A to powinno być zrobione przez członka zespołu rekordów Guinnessa i z tego powodu cała jej ciężka praca poszła na marne. Poza tym kobieta twierdzi, że ukończyła 53 maratony w 53 dni. Ten rekord nie został również zatwierdzony przez Światowe Rekordy Guinnessa, więc wydaje się, że nie ma szczęścia. Amy jednak otrzymała wsparcie od gwiazd, w tym od Wayne'a Rooney'a, który powiedział jej, że to było wielkie osiągnięcie. Sama Amy była dość rozczarowana i zła, że rekord nie został przyjęty, ale pokazała, że potrafi to zrobić, więc może spróbuje ponownie w przyszłości. Kto wie? Numer 1. Badając ten temat, znalazłem film z BuzzFeed, w którym pracownik firmy chciał ustanowić rekord za niepobicie 16 rekordów świata w ciągu minuty. Kiedy to zobaczyłem, musiałem dodać go do listy, ponieważ uważam go za dość wyjątkowy. Rekordy świata zawarte w filmie to m.in. obracanie piłki do koszykówki na szczoteczce do zębów, najwyższe oli na deskorolce i łapanie balonów wodnych bez uszkadzania ich. Udało mu się zrujnować 16 rekordów świata w 1 minutę i z tego powodu został przyjęty do Światowych Rekordów Guinnessa. Zastanawiam się, czy ten rekord świata zostanie kiedykolwiek pobity, ponieważ jest on całkiem sprytny, by nie pobić tylu rekordów świata w 1 minutę.
Czy kiedykolwiek chcielibyście ustanowić rekord świata, czy nie? A jeśli tak, to jaki? Dajcie nam znać w komentarzach. Poza tym zostaw kciuka w górę, jeśli podobał Ci się film. Jeśli chcesz zobaczyć więcej filmów, które zrobiliśmy, kliknij jeden na ekranie lub zajrzyj na kanał. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia następnym razem.